Sponsorem programu jest firma Dreams, producent ekskluzywnych drzwi wewnętrznych. Program Remont na 5 wspiera Fundację Praca Moc Energia, wydawcę portalu www.energiacity. Czas, aby Daniel z Tomkiem podjęli nowe wyzwanie. Remont salonu piękności. Widzisz, bardzo się cieszę, że zrobimy ten salon piękności, więc teraz chciałbym, żebyśmy podzielili te wszystkie meble specjalistyczne, meble dekoracyjne i żebyś powybierał tutaj te, które ja przygotowałem, mniej więcej oczywiście, no i żebyśmy to wybrali, spakowali się i ruszali, dobra? No beauty. Dobra, będziemy to robić. No beauty. To make. Czyli tak, najpierw specjalistyczne. Specjalistyczne, to wymienię. Recepcja, displeje, punkt do paznokci, lustro do makijażu, hoker do makijażu, dwa łóżka specjalistyczne, dwa hokery do tego, lampy specjalistyczne i jeżdżony taki barek. Barek dla kosmetyków, tak? To jakoś tak. Czyli mamy. Dobra. Recepcja, zobacz. No nie, no dajże spokój w ogóle, gdzie to byś chciał wstawić inną, proszę. O, a ta? Wiesz co, a ta jest recepcyjką i w tamtym wnętrzu mogłaby się sprawdzić Ten display, zobacz. A inny? Te łóżka to już mamy i ich nie możemy wybrać, więc one są już przygotowane, tak? Czyli z tych specjalistycznych wszystko. Tak. Meble dekoracyjne. Tak. No te dwa fotele, co zainspirowały mnie do całego wnętrza, bardzo piękne są. Rolety rzymskie. Rolety rzymskie, tak, żeby nadały charakteru. Dalej mamy pufy, dobra, fotele mamy. Szarufy, tak. A te jej rzeczy, te kanapy? Słuchaj, no więc te jej rzeczy, one są jakie są i urządzimy nimi pokój tak zwany przejściowy. Okej, okay. Lampy? Lampy właśnie, no popatrz, no to jest właśnie, to jest ten zwis ozdobny w ogóle, który robi, bo on jest, rozumiesz, zwisem kobiecym. Okej, dobra. No widzisz, jak wisi. No widzę, no lampa wisząca, okej. Ale jak, że na kobieco. I do tego zostały jeszcze tylko kolory. Kolory w ogóle? Słuchaj, a ja bym poszedł w ogóle, wiosna pędzi, tralalala, w ogóle grajmy w zielone. Dobra, w zielone. No to dobra, mamy. Mamy. Dobra, to idziemy. To idziemy. Panowie, nie zapomnijcie o lustrze i obrazie. Gniezno. Była stolica Polski. Daniel z Tomkiem są już na miejscu, ale zanim odwiedzili lokal, w którym wykonają metamorfozę, zwiedzili kilka miejsc. Krótki odpoczynek przed intensywną pracą na pewno się przyda. Panowie, tylko nie zapomnijcie, po co przyjechaliście. Ha! Metamorfoza, czas zacząć! Dzień dobry! Co już tam robisz? Zaczynam metamorfozę. Tak, to słuchaj, Sandra, to tak, my od ciebie chcemy klucze, tak? Za trzy dni wrócisz i zrobimy metamorfozę salonu. A ja robię światło chwilowo. Tak, już robię światło, więc kluczyki. O Boże, kluczyki. No właśnie, kluczyki. Gdzie są kluczyki? O, są kluczyki. Proszę, Kiciusia. O, Kiciusia, dobra. Proszę bardzo. Dobra, ja będę z takim Kiciusiem. Będę klucznikiem. Rozumiesz? O. Dobra, a to Zorro przebiegnie się. Dobra, tak? Zorro, tylko uważaj, żebyś się nie połamał. Jaki Cezar? Zorro! O właśnie, Ave Cezar! Pożegnaj Sandrę! Teraz ja tu rządzę. Tak, dokładnie. O, świetnie. Bomba. Dary chcesz jakieś? Dary? Ja przywiozłem dary, bo ja jestem dobrym cesarzem i to ja obdarowuję. Dobrze, to cesarzu, zejdź na ziemię, a Sandrę pożegnajmy. Na razie, trzymaj się i za trzy dni cię widzimy. Super, ale teraz ja ci powiem tak. Dawaj. Tego różu na razie nie ma, ale on się pojawi w
minimalnych akcentach. Ale w ogóle pójdziemy, rozumiesz, w groszek. W groszek? W groszek pójdziemy. I teraz tak, w groszek i w kręg, bo no, to jest pomieszczenie główne. Tutaj wchodzimy i ja bym chciał teraz zupełnie poważnie, czy się zmienimy ten przepiękny żerandol tak, na inny, nowoczesny. I na środku, tutaj, zupełnie nietypowo, będę chciał, żeby tutaj stały dwa fotele. Dwa fotele? Stolik, 45 kg waży. A, no tak. I dywan. I dywan. Że w momencie, kiedy się będzie tutaj wchodziło, żeby było takie poczucie, że właściwie wchodzi się do takiego właśnie damskiego saloniku, czy coś w tym guście. No to fajnie, bo będzie zaskoczenie że tutaj takie. Będzie właśnie ta recepcja. Tu będzie wielkie lustro z posterem na kosmetyki. Na kosmetyki. Tutaj, gdzie mamy tę uroczą kanapkę, będzie stanowisko do pazurów. Pazurów. Tutaj będzie ten kącik wypoczynkowy. A tutaj będzie wypoczynek. Przechodząc dalej, ponieważ mamy taką uroczą szarą kanapkę, no to nie będziemy jej wyrzucać. A tam mamy takie pomieszczenie, które jest właściwie przejścióweczką tak zwaną. W związku z tym jakby w przejścióweczce se zagości ta szara kanapka, a w ostatnim pomieszczeniu będzie stricte sytuacja beauty, czyli fotele specjalistyczne, lampy, hokery. Rzeczy, w których się tam robi różnego rodzaju czary-mary, bardziej inwazyjne niż tylko wziąć pędzel i pomazać komuś po twarzy. Daniel w międzyczasie wybrał się do właściciela budynku, aby zapytać o kilka rzeczy technicznych związanych z modyfikacją lokalu. No, to taką to mamy przestrzeń i teraz bawimy się trzema kolorami. Sufity mamy białe tradycyjnie ze względu na to, że tutaj mamy te takie kasetonowe plafony i one najlepiej nam się wtapiają w biały sufit, nie będziemy kombinować. Natomiast jeżeli chodzi o ściany, to byśmy troszeczkę pokombinowali. A mianowicie tak. Ta ściana, chciałbym, żeby była kremowa, ale żeby były na niej trzy zielone paski. 10, 15, 20 cm paski zielone. Na tej ścianie całej, łącznie z drzwiami, żebyśmy je też pomalowali, byśmy zrobili tę ścianę w pasy 25-centymetrowe, zielono-kremowe. Natomiast tę ścianę byśmy pomalowali na zielono z trzema kremowymi paskami. Ta ściana byłaby w pasy zielono-kremowe 25-centymetrowe, te dwie ściany kremowe i tamten pokój kremowy. No i tak, czyli kolory już są fajne takie, tylko ta zieleń tak jakby na ten krem przebija. Wiesz co, i fajnie właśnie, dlatego że to wszystko się robi takie bardzo ciepłe, bo ten kremowy przy tej zieleni zrobił się bananowy taki bardzo jasny. To bardzo dobrze wpływa na skórę. Musimy pamiętać, że są tutaj dosyć duże okna, ale jednak jest tutaj to zejście na dół, do sutereny. W związku z tym jakby można było to zrobić landrynkowo-różowo i wtedy by się zrobiło to słodko do zwymiotowania, ale ta zieleń właśnie w połączeniu z tym kremem, będą te pasy, będzie nowocześnie, będzie fajnie, będzie hiszpańsko-barcelońsko, mniej gnieźnieńsko. Chociaż dlaczego nie gnieźnieńsko? Trzeba będzie wybrać jakiś fajny kolor. Renowację tej oto kanapy przeprowadzę ja z pomocą oczywiście Kamila albo i Tomka. Wybiorę tak, zielony kolor z palety kolorów i siwy kolor. No, wolałbym, żeby był biały, ale może być taki szary siwy. Mamy tu dwa kolory i teraz tak, zielony i szary.
Zaczniemy od szarego, a zielonym zrobimy tylko takie wstawki lekkie pędzelkiem, a to już za to się zabieram, także do dzieła. Program Remont na 5 wspiera Fundację Praca Moc Energia, wydawcę portalu www.energiacity. Sponsorem programu jest firma Dreams, producent ekskluzywnych drzwi wewnętrznych. Część rzeczy dotarło już na miejsce. Teraz Tomek musi rozplanować każdy szczegół, aby salon był jak najbardziej funkcjonalny. No, jakiś widzę wyrzut testosteronu. Kuracja w ogóle rozgrzanym woskiem, zalecam. Ale przepraszam, czy to jest sąd? Nie. A, nie. To gdzie jestem? Kuracja rozgrzanym woskiem. W biu... Jak to, proszę na mnie spojrzeć? W beauty. A, no to mogę swobodnie się czuć. Panie beauty, jeśli mogę. Tak. Proszę mi powiedzieć, gdzie na ścianie zamontujemy te paznokietki? Paznokietki zamocujemy dokładnie tak, jak ja stoję na ten. Na tutaj. Kamil, czyli tak na wprost. Wydaje się, że to tylko kilka mebli, lecz salon musi być dobrze wyposażony. Składanie elementów jest jednak bardzo czasochłonne. Co to jest? Słuchaj, no to ja wiem, bo to jest w ogóle, wiesz, bardzo znana mi historia. To jest latający talerz. Latający talerz? A tak naprawdę nie, no to jest profesjonalny taboret, rozumiesz, do pracy. Okay. A wiesz, jak go się składa? No pewnie. Tak? Dasz sobie? No, tu masz nogę. Postument. Tu jest ten. To w ogóle jest... Tylko trzeba to rozciąć, wiesz? Przecinam, poczekaj. Ty to wyjeżdżamy z tym klamotem. To gdzie? Gdzie go? Dalej, tam. Myślę, tak na ukos powinniście dać. Poczekaj. To możesz akurat wziąć, bo to jest małe, proszę. Potem będziesz nam tłumaczyć, do czego oczywiście. To wszystko służy. Co, gdzie, jak ustawiać? Gdzie, w którą stronę? Wiesz co, i postawmy w ten sposób po skosie, żeby można było podejście z obydwu stron do tak zwanej pacjentki. Ale pacjentka obsługuje się również z tyłu, więc musi być trochę więcej miejsca. A, czyli widzisz, mamy tutaj fachową tą, czyli musimy je ustawić tak, żeby można było podejść. Poczekaj, to przejedźmy tak. Tak na ukos. Tak, czekaj, nie, prosto. No tak, czyli musimy ustawić je po prostu tutaj wzdłuż prosto. Tak, tak. Jedno to drugie. Dobra. To byłoby w porządku. Normalnie tak, bezszczelnie. Tak. I wtedy, rozumiesz, z obydwu stron mamy podejście. A drugie bym dała po przeciwnej stronie. A to drugie byśmy ustawili dokładnie tak tutaj. Tak, panowie pracownicy, ekipa remontowa ma jeszcze kilka rzeczy do zrealizowania. Czyli powiesili chłopaki teraz lustro, teraz jeszcze raz te drzwi wspaniałe trzeba pomalować, bo jednak wymagają, żeby ten kolor był bardziej taki żywszy. Dobrze mówię? Nie. Dlaczego? No musi być jeszcze raz pomalowany. Nie, no musi być po prostu, ponieważ jakby malowaliśmy po brązowym na zielono, w związku z tym jakby złapała farba średnia. No jak się pomaluje drugi raz, będzie równo, ale żywiej nie będzie. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, o widzisz, Kamil bardzo dobrze sprząta, to jest ustawianie tych tak zwanych lakierów. Nie tylko lakierów, bo i mamy wszystko. Mamy wszystko, co potrzebne do stabilizacji paznokci. Co to na przykład? Do czego? Tak przy okazji, zagadka. Lakier hybrydowy. No i świetnie, nie potrzebuję. Widzisz, ty mnie w ogóle nie interesuj się, tylko też te papierki rozwalaj. I ładnie trzeba poukładać kolorami. A kolorami trzeba poukładać? Więc tak, drodzy Państwo, jeśli chodzi o pierwsze wrażenie, które robimy na klientach, to przede wszystkim ilość asortymentu, którą ma do wyboru. Nie może być tak, że na półeczce mamy tylko dwa, albo trzy, albo cztery kolory do zaoferowania.
klient ma poczuć się luksusowo i ma mieć poczucie, że ma w czym wybierać. Czyli zwróćcie uwagę, ile tutaj produktów przygotowaliśmy dla Sary. Dobrze, ja teraz się zajmę układaniem, żeby to ładnie wyglądało. To nie jest akryl, tylko to jest żywica. To jest żywica, dokładnie. To jest żywica, która jest odporna na temperaturę do 60 stopni. No jak każdy stolik, zresztą nie można gorącego stawiać, prawda? No ale on, dzięki temu, że pokrywamy żywicą jakiś klocek, który w tym przypadku to jest brzoza, był brzoza. Biały, żywica nam wyjmuje jakby na wierzch rysunek tego drewna. Rolety rzymskie. To jaki kolor wybieramy? Powiedz mi, jakie mamy możliwości. Tak, taką mamy pierwszą możliwość, taką. No. Taką drugą. Świetne. A coś bardziej? To na przykład to. O. Dobra, to słuchaj, ja to zamawiam, a ty łap się za mopa i podłogę trzeba. Jadę na mopie, no dobrze, no. No i gnieźnieńska przygoda dobiegła końca. Salon beauty przygotowany do działania, z grubsza. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale właścicielka jest młoda, prężna. Szkic do portretu został wykonany, zaakceptowany, a cała reszta to już w jej rękach. No salon beauty, to dopiero jest wyzwanie. Ale tak naprawdę każda realizacja wymaga od nas przygotowania, takiego od początku do końca. I to, co zrobiliśmy teraz, to naprawdę jest to, co powinno być. Chodź tutaj, proszę. Proszę bardzo. No co mi rozstawiasz dekoracje? Zaraz ci przystawię, no. Już patrz, ci przystawię, patrz, no. Musi być idealnie wszystko. No i to jest i proszę twoje bardzo. Nowe królestwo. No i jak? Nie, no jest cudownie, naprawdę. Dobra. No, super, bardzo się cieszymy. Dziękuję, naprawdę. Dobrze, kobito, płaczesz. Salon jest niebieski. Nie wyobrażałam sobie takiego efektu. W ogóle jak weszłam, pomyślałam, Boże, co tu się stało? Miejsce jest kompletnie nie do poznania. Zobacz, tutaj będziesz mogła zapisywać klientki. Słuchaj, tu będziesz pazury, rozumiesz, robiła. Tutaj będziesz malowała. Tu przyjdzie jeszcze display, który nie dotarł, ale chwilowo stoi twoja walizka. Tutaj będą klientki siedziały, patrzyły czy na zielone drzwi, bo to nadzieja. I kochanie, zrobiliśmy to po to, żeby ci się wiodło i żeby tutaj były tłumy u ciebie. No i mam nadzieję, że ci się to podoba. Masz tutaj jeszcze wiele możliwości do przearanżowania. Jeszcze dla ciebie tak, to są prezenty od naszego partnera, proszę, i voucher. Szkolenie z makijażu szkolenie, permanentnego, no, tak, no. No przecież voucher od szkoleniowca na szkolenie. Jest cudownie, wszystko jest dograne idealnie. Tam z tyłu jest moje marzenie, największe marzenie. Tutaj jest kolejne stanowisko, które po prostu wow. I tutaj masz salonik, poczekalnię. W przyszłości będziesz mogła mieć tutaj jakiś tam ze swoich gabinetów. Na razie mebelki, które miałaś, są urocze, zobacz, jak się tu pięknie zaaranżowały. No właśnie, cieszę się, że mogły być wykorzystane. Bardzo, oczywiście wykorzystujemy wszystko. No i tutaj wchodzimy już dalej. I tutaj mamy w zasadzie sytuację stricte już jakby kosmetologiczną, nawet nie kosmetyczną, czyli masz specjalistyczne lampy, specjalistyczne łóżka, krzesełka, stoliki. Możesz pracować, masz na czym pracować. No nawet bym powiedziała, że więcej. Tu się będzie rozwijała moja przyszłość i tutaj będę budowała swoje imperium. No to proszę, teraz możesz tutaj, tak jak Tomek powiedział, działać, my gonimy, trzymaj się. Poczekajcie, zanim pójdziecie, chciałam wam naprawdę serdecznie podziękować, bo odmieniliście naprawdę moje życie. Uwierzyłam w to, że niemożliwe jest możliwe. No, beauty! Teraz jest beauty. Pasują. No,
No, to my cię zostawiamy. Tak. Jedziemy dalej. Następni Dobra. Czekają. Jedziemy. Trzymajcie się, szeroki drogi. Wow. Bardzo się cieszę, że rzeczy, które były już tutaj, mogły zostać wykorzystane i pięknie się wkomponowały w całość tutaj salonu. I wydaje mi się, że to będzie najpiękniejszy salon w tym regionie. Sponsorem programu była firma Dreams, producent ekskluzywnych drzwi wewnętrznych. Program Remont na 5 wspiera Fundację Praca Moc Energia, wydawcę portalu www.energiacity.pl.